a sądzę, że i Państwu również bawi się w ten nasz dzisiejszy karnawałowy wieczór. Sądzę, że osobne słowa uznania należą się dyrekcji Waszego przepięknego zakładu, która umożliwiła nam dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę Państwa, nie ma zabawy bez piosenki i piosenki bez zabawy. Tak więc, proszę Państwa, i my przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj specjalnie na ten wieczór szlagier wieczoru. A wykonawcami tego szlagieru będą tu innowacja i atrakcja nasza największa. Wszyscy obecni na tej sali. Tak, proszę Państwa. Brawa dla Państwa. Wszyscy Państwo są dzisiaj solistami, proszę Państwa. Ja tylko pomogę Wam w opanowaniu tej prostej, a jakże wdzięcznej melodii. Uwaga, teraz proszę o chwilę skupienia. Wsłuchają się Państwo w pieśń, którą wszyscy będziemy za chwilę śpiewać. Uwaga, proszę do słuchania. Można? Chodź, chodź, chodź. Good afternoon, Mr. Majelak. No jak, zdążyłeś? Zdążyłem. Dziękuję Ci za samochód. Dam Ci kluczyki przed pokoju włożę. No i co, jak było? Słuchaj, w firmie byłeś? Nie. Straszne jaja są. Opowiedz.
polega, czekaj. No, bracie, okazało się, że skończono hotel na 22. No, to jest afera. Gadaj. Ale afera jest większa jeszcze. Walsz pana wielka, zaproszenia, telewizja. Bracie, czegoś takiego jeszcze nie było w tym mieście, rozumiesz? Mają 2 tygodnie, macie 500 lat miasto i 2 tygodnie bal chcą zrobić. No, normalka. No, czy co, program będzie pewny? No, robią, bracie, nawet chcą, żeby ktoś od nas prowadził, wiesz. Kto to stał? No, jeszcze nikt. Znowu pan Majer pewnie. Pan Rasota. Konfekcja damska, bracie. Dobry wieczór państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Konferencja jest jak morska fala. Przychodzi i odchodzi. Cóż z tego, że niektórzy mówią bałwa. No podejdź, Lefem. My byśmy to poprowadzili, Romeczku. Żeby szanse dali. Ale, bracie, na to nie możemy liczyć. Chwileczkę. Wrócimy. Tak, fajnie. Ja też muszę się do tego mieszkania zachęcić. Jutro idę do spółdzielni. Syro, tak nie wygłupia się. Przecież możesz siedzieć u nas dokąd chcesz. No nie ma sprawy. No. Chodź. Jest Herman. Gościa cię przyprowadziłem. Co? Cześć. Cześć! Cześć. No jak wam było beze mnie? No co, okropnie, no widzisz, jak to jest. Akurat tobie. Z kim on teraz jest? Wspaniała. Mam wspaniałą dziewczynę. Naprawdę, Romek, prawda? Fajna, nie? Tak. Fajnie, że razem jesteście. Zrobiłem plan, jak stoliki rozstawić, czy pan ma? To wszystko muszą jeszcze stoliki na tamtą stronę. Tak. Tu wolne i wykładzinę zedrzeć, bo musi być parkiet. Muszą tańczyć na tym. Szebelka to sobie od razu powieście. Wyżej. Orkiestra do rogu. Dobrze. Teraz tak, niech mu pan powie, że ja przychodzę z orkiestrą. To jest sekcja i ten, trąba, piosenkarka, topless i fakir. Rozumiem. Robimy od 9 do 3, potem koncert życzeń. Kosztorys, niech mu pan da, też zrobiłem. Rady boskie, panie Danielak, 12 kafli. Co, pan płaci? No. Facet 2 hektary pod szklanią się będzie kłócił o 12 tysięcy. No faktycznie, ale wie pan, w zeszłym roku był tu taki jeden. Myśleliśmy, że rozbawi towarzystwo, a on zaraz na początku upił się i ludzie musieli bawić się sami. Ile ja panu płacę za obiad? Ależ, panie Danielak, drobiazg, no głupstwo. Drugi zestaw miałem, 23. Mama są 25. To będziemy w kontakcie. No tak, no to niech pan zadzwoni jeszcze do mnie. Dobrze? Dobrze. Na razie, cześć. Nie wieszajcie tych sreberek na razie. Ale to są takie problemy, niesamowite. Państwo do prezesa wszyscy, czy może ktoś do mnie jeszcze? Od której państwo czekacie? No to my już zaczynamy, ja już mówię prezesowi, już przyjmiemy. Przepraszam, cierpliwości jeszcze troszeczkę. Dobrze? Już za moment. Kto to był? Nie wiem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu. Bukiecik dla pana prezesa, karnawałowy. Przyniosłem RIP o karnawale. Proszę bardzo. Bawimy się, panie prezesie, tak, tak. Karnawał. Wszyscy się bawią, tylko pracować nie ma kto. Oj tak, a pan prezesowi też jej chwileczka odpoczynku należy. Proszę, no, jak przyjemnie pan się zrobiło. Dziękuję bardzo. No to kiedy otwieracie ten hotel? Słyszałem, że bal, radio, prasa, telewizja. Tak. Pewnie trudno o zaproszenia, co? Ogromnie ciężko, panie prezesie. A co? Interesowałoby to pana prezesa?
Dzień dobry. Cześć, moja cała impreza? Cześć. Cześć. Dzień dobry. Można jakieś pieniążki? Proszę pani, a ja mam za sąd jeszcze 967 zł. Tak, proszę pana. Nie dostaliśmy jeszcze na powtór z imprezy. A kiedy będą? Proszę zapytać za kilka dni. Dziękuję. 1, 2, 500, 3, 100, 200, 300, 400, 500. Dziękuję pani uprzejmie. Aha, ja ci 300 wziąłem, tak? Dziękuję. To tobie 200, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, należy tego, gdzie można zobaczyć? Nie na sali próby, ma odbiór. Odbiór ma? To dla Kubasa mam. No dobre, klepie dla pana. Tak, fajnie. Dziękuję. Ale bardzo. To jak zawsze. Tak, tak, tak. Jest 9 na mnie 7. No. Prosiłem was tyle razy, żebyście przynosili takie formaty, które bym mógł powiesić. Cześć! Cześć, użyję. Słuchajcie, ale jest... Tomek! No powiedz, jaki chłop mi przynoszę, a potem ja muszę z tymi zdjęciami odchodzić. Tomeczku, skup się. Dwa słowa. No co? Tomeczku, dziewczynę o modę zahacz. No to wyjdź z tym do muchy, co do mnie przychodzi. Ale nie może, byłem u niego. Panie, wyjdź, bo nie wyjrzy mi tu zdjęcie. Odejdzie pana. Bardzo pana prosiłem. No, Tomek. Już, no co? Tomek, no. No wyjazdem, no. Z muchą, tak, tak. No. A ten? Nie, ja do niego nie pójdę. A Wołyniec? A widzisz, Wołyniec, ale ty go znasz, ja go nie znam. Poczekaj, panowie, prosiłem. Tomek. Ty jeszcze te większe, no o co chodzi? Słuchaj, to będzie z Wołyńcem, rozumiesz, no? Słuchaj, jest taka przerwa, w takim razie to przyjdź o czwarty, dobra? Dobra, ja będzie o czwartej. Dziękuję, no to cześć. Będziesz pamiętał. Tak, i przyjdź zdjęcia. Dobra, będę. Słuchaj, a wiesz, kto będzie prowadził ten bank kontynentalny? Nie, ty chyba. A ty się nie starasz? Nie, no skąd? A tyś to powinien robić, no ludzie by szaleli, ja cię widziałem w akcji, bomba. Lutek! Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ludku. Dzień dobry, pani Basiu, jesteś za mnie? A wie pan, niestety, panie Ludku, na dzisiaj już wszystko zostało rozdzielone. Wie pan co, ale niech pan wpadnie jutro rano, na pewno coś będzie. No dobrze. Pani Basiu, a co z balem? A wie pan, jeszcze nic nie wiadomo. Jest pan 12 osobą, która dzisiaj pyta o ten bal. My się jeszcze mało znamy. Pan... Danielak. Od kiedy pracuję więcej u siebie, coraz mniej znam nowych ludzi. Ale o panu już słyszałem. Tak, dziękuję bardzo. Zaczynają mówić o panu. To już coś znaczy. No, wie pan, panie Czesławie, na razie niewiele z tego mam. Głównie z jazdy, imprezy w zakładach. Wie pan, jaka publiczność. No, trzeba walczyć, mój drogi. Widział pan tych tam za drzwiami? Ja panu coś powiem. Oczywiście nam, ludziom z kulturą, jest trudniej. Ale niech pan to wszystko traktuje, przyjacielu, z dystansem. A łokcie zostawić na czarną godzinę. Dziękuję bardzo. O, jest Majer. Przepraszam. Dzień dobry, Zbyszku. Niech pan wstąpi kiedyś do mnie. Dziękuję bardzo. I daj, mi kosa. Ej, ja to mam. Tu długo zmęczę. Pa, ono, ja mondom, és ön akármit mond, én ebben a kérdésben nagyon... Mój sekretárce, niech pan to wytłumaczy wszystko. Dzisiaj zimą patrzymy na nasze miasto, jeszcze piękniejsze niż przed lata, czyste, gospodarne, otoczone troskliwą opieką.
Spójrzmy na nowe wspaniałe jaśnienie. Na szkołę, przedszkola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W porządku wszystko, tak? Tak. Wie pani co, ja pani zapłacić chciałem dzisiaj. Nie pali się. Kiedy mam pieniądze, to bym od razu pani dał. To ode mnie 700, tak? Proszę bardzo. Ale ja dostałam tylko 200. 200, a to już pani daje. Przepraszam bardzo. Proszę, to jest. Nie szkodzi, dziękuję bardzo. Herbatkę teraz czy później? Później. Proszę, niech pan da. Dziękuję bardzo. Proszę dziękuję. Bardzo. Roboty były oznakowane czytamy, że za spowodowanie opisanego stanu rzeczy mistrz budowy został ukarany do trącenia ziemi za to, że w wysokości 50% jego zadaniem było nadzorowanie prawidłowego przebiegu robót i obowiązkowa obecność. Ponadto bezpośredni zwierzchnik mistrza został zobowiązany do części kontroli prawidłowego oznakowania prowadzonych robót na stacjach na stronie. Dziękujemy rejonowi to dla mnie? Co? Super. Ćwiczyłam. A no, tak. Dobrze. Wspaniale. Słuchaj, a spróbuj się kręcić. Kręć się. Jestem winna... 100 złotych za mieszkanie. Pożyczysz? Nie rozpraszaj się teraz. Obróć się. I biodra daj do przodu, a ręce do tyłu. Do tyłu ręce. Bardziej. Dobrze. Dobrze. No, bardzo dobrze. Chodź ty do mnie. Wspaniale. Zobaczy, chcemy herbaty. Teraz czy potem. I co powiedziałeś? Że potem. Panie i panowie! Wygrywa ten, kto podejdzie najbliżej mnie. Główna wygrana, butelka szampana. Zabawa dla odważnych. Szampań makabr. Proszę, idź, poczuć! Idź! Trzeba ich dobić! Dawaj szybką trójkę bardzo! Wie pana, to się tak zdaje, to jednak wieczór, robota jest charowa ciężka. No tak, ale coś z tego ma, nie? O! Jest już. Kazik! Cześć! Co ty tu robisz, Kaziu? Cześć, no, Kaziku. Przejazdem, tak. Przejazdem, no nie mogłeś napisać, że przyjedziesz, co? Ty wiesz, że nie mogłem cię znaleźć. Tak? Dopiero do Danki poszedłem i powiedziałem. A byłeś u niej, tak? A co z wami jest? Wyście się pokłócili, czy jak? A wiesz, takie sprawy, ja ci to potem opowiem kiedyś. No. Może byśmy poszli, co? Pogadają sobie sami. Nie będziemy przeszkadzać. No właśnie. No. Nie pan siedzi, nie pan siedzi. Słuchaj, dzwonił do ciebie Tomek. Tak. I mówił cię z Wołyńcem na jutro. A to dziękuję, bo to ważne jest, dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Romeczku. No hej. To małżeństwo? Tak, moi przyjaciele są, ja wynajmuję u nich, strasznie fajni ludzie. Ale ślub mają. Tak, ślub. No co, jak tam w domu, Kaziku? W porządku wszystko? W porządku. Matula zdrowa? W porządku zdrowa. A Karasiński spłacił, co? A, akurat. Nie spłacił? Tak, no, ale dobrze, Kazik, ale no to od czegoś ty tam jest? No to od czegoś ty tam jest?
No przecież, a co, dlaczego matka nic nie robi? No co tak, będzie siedzieć i nic nie robi? To co, dziada będzie cię podpierać? No co, to ty mnie opieprzasz? Jak jesteś taki mądry, to przyjedź i załatw to. Dobra, Kazimierz. Co tak, wolny marześ przyjechał? No wiesz, ojciec chce budować chlewnię. Widzisz go. No i przydałoby się trochę pieniędzy. Dasz coś? A toście się umawiali już, jak to ileście mówili, że mam dać? No to ty byś dał 10, nie? A ty ile dajesz? No, ja daję 7. Kurde, no to znowu żeście mnie, no. No, ale jak ciebie nie ma, no to wiesz, jak. Dobra, no pewnie, że dam 10, ale ja to nie mam. Wiesz, ile ci mogę dać? Zaraz ci powiem. 4 ci mogę dać. No to daj tyle, ile masz, no a resztę prześlesz. To ci 3 dam. Dobra. Ja ci przyślę, tak. No tylko to już przyślij wszystko razem. Przyślę. To nie bójcie się. A co, nie idziesz jeszcze, Kazik? Przecież tu się prześpisz u mnie. Lecę, ja mam autobus. O... Trzeba było wcześniej. O, widzisz, Lutek, matka ci tutaj coś przysyła. No tak. U Francaka Bili. Bildula, no ale po co mi to? Że my tu mamy co jeść. Kaszankę? No wiesz, wiesz. Dziękuję bardzo. No patrz, bidactwo, no ale... Sacesą. Po co? Przecież my tu mamy co jeść, tak źle jeszcze. Wiesz jak jest. No tak, fajno. Będzie co dać, pysk. I oto przed Państwem kolekcja naszych zakładów przemysłu odzieżowego. Bardzo prosimy, urocze modelki, urocze modele. Proszę Państwa, atrakcyjność tych kreacji podkreśla fakt, że są one w cenie dostępnej dla każdego z Państwa. Proszę Państwa, jakość i gustowność kreacji określą Państwo sami poprzez brawa. Bardzo prosimy. Dziękuję uprzejmie. I druga niespodzianka naszego dzisiejszego spotkania, proszę Państwa. Oto zakłady przemysłu serów topionych proponują Państwu szeroki asortyment tego towaru. Proszę Państwa, ser topiony na każdym stole. Nasz skromny karnawałowy upominek od Państwa, nasze urocze panie, urocze panowie. Ode mnie i częstują Państwa serami zakładów wytwórczych serów topionych. Proszę Państwa, i ten sposób tradycyjne porzekadło gość w dom, woda w zupę zamieniamy na porzekadło gość w dom, ser na stół. Bardzo proszę, dla wszystkich Państwa od nas, od zakładów przemysłu wytwórczych serów topionych, sery topione. Sery nikomu nie zrobią krzywdy, ponieważ są topione. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wieczór. Dziękuję, życzę miłego odbioru. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękuję bardzo. Masz ser. Dobry, czemu pan do mnie nie zagląda? A co? No, chciał pan tu łośki dodać. A jest? Tak. O rany, panie Jurku, wspaniale, jutro będę. Ja teraz mam tyle roboty, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. A, bawimy się, co? No, a co, może państwa podwieźć? Nie, dziękujemy tu za rogiem, bliziutko. Niech pan padnie jutro, bo inaczej dam kogoś innemu. Dobrze, dziękuję bardzo, panie Jurku. Dobra, bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję, do widzenia. Kto to był? Taki palat. Czy mogę u was dostać kasety z angielskim dla awansowanych? Nie mamy. A gdzie ja mogę dostać? Było, proszę państwa, fascynująco. John Dawson Reed ma prezent dla Ewy Sośnickiej. Proszę bardzo. A, proszę. Zazdrośnica, tak. Proszę bardzo. Ewuniu do loży, proszę. Proszę. Razem się z tym. Podzielimy się, tak? No proszę bardzo, ja też chciałem już kaseczkę. Siostra Nedzia, proszę państwa, jest dyrektorem tureckiego Orbisu. Kiedy się dowiedziała, że Nedzio został zakwalifikowany na festiwal do sobotu, natychmiast urządziła ogromną turecką wycieczkę. W związku z tym przybyła cała jego rodzina, jakieś 400 osób. Proszę państwa, ja mam takie pytanie. A więc jak? Odesłać czy zabierzecie państwo własny transport? Czy jest dzisiaj rodzina Nedzio na sali? Jeśli tak, to proszę. A nie odsuń się pan. Tu nie kino, tu się pracuje. Co pan powiedział? Dlaczego pan do mnie takie rzeczy mówi? Panie, odczep się pan. Nie widzi pan, że ja tu pracuję? Pracuj. I tak do mnie po emeryturę przyjdziesz. Co się stało? Nie. Musiałem wytłumaczyć facetowi, z kim ma do czynienia. Chodź. Są
właśnie. A mógłbyś mi odpowiedzieć, jakie ja miałbym teoretycznie szanse na przykład no, na poprowadzenie takiego balu w sobotę? No tak szczerze mi powiem. Szczerze? No. Teoretycznie żaden. A praktycznie to gdyby tacy panowie, Majer, Sikora, Lasota, Myśliwiec, przejechali się nagle na tamten świat. Albo gdybyś mi powiedział, że ten bal jest głównowarty, żeby sobie tym głowy nie zawracali. Dzień dobry. Cześć. Spróbuj, cześć. No też mi nieźle poradził. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, przepraszam. Cześć. Mieliście zrobić 40 małych i 5 dużych. A ile to jest? Gdzież to kpiny? Jak ja ubiorę miasto? A co pan mi pieprzy, że jest niemożliwe? Nie ma pan ludzi? Panie Mietku. Niemożliwe. No. Ma być gotowe za 2 dni, a nie godziny. Nowa? Nowa, Płośka. Ile pan płacę? A drobiazg, jak to się policzymy. Co to, prezent? No, powiedzmy, że za. Oj, panie ludzku, o co pan chodzi? Panie Mieciu, drogi. Pan zna podpiewca, prawda? Wydziału Kultury. Tak, zresztą do miasta. No. Panie Miecku, ja go nie znam, ja bym chciał jakiś kontakt z nim. Ja to miałem gwarancję, że pan mówił o tym. Przecież mówiłem, pan nie widział przecież. Nie, ja pana widziałem, tylko że to była zupełnie inna sytuacja. Inna impreza, mała, kameralna. Pan radny mógł na wiele rzeczy pozwolić, a to jest przede wszystkim nie ta ranga, nie ten kaliber i wie pan, najważniejsze, ja za to odpowiadam tutaj. Istotnie. A proszę mi tak szczerze powiedzieć, podobałem się panu Pelikan? Tak, oczywiście. No i co? Nie chce pan zaryzykować? My się widzimy w czwartek, między czwartą i piątą. O piątej. Słuchaj, mam materiał jeszcze, który... Przynieś tam szaloneczkę, tylko żebyś przyniósł. A może teraz jedno... To jest podpisane, ja ci z dwójki zapłacę, dobrze? Ale... Nie, nie, między czwartą i piątą. Ja pana jeszcze na sekundę, czy mogę prosić? Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Dziękuję, panie Mietku. Cześć, na razie. Bardzo proszę. Jak będzie, proszę o łączenie pracy i tam telefonami ziemi. Więc jaką ja mam gwarancję, że pan mi to dobrze zrobi? No żadnej, ale pan wie, że... Że pan to dobrze zrobi? Tak. Ale to nie jest ważne. No zaraz, ale to co jest ważne? To, że pan jest młody, a w każdym razie o wiele młodszy. To, że pan bardzo chce to zrobić. Tak. I to, że mamy siłę przebicia. A, no rozumiem. Nie rozumie pan. No bo jestem młody. Bo pan jest nowy. Idzie pan na dom? Tak, oczywiście. Szczecin, pani Malinko. Jeszcze nie był. Niech pani reklamuje, to jest ważne. Dobra, ile mamy czasu? No, w piątek już ma być decyzja. Mało. Niech pan przyjdzie do mnie jutro, dobrze? Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. To jest jeszcze jedna sprawa. Tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja niczego nie obiecuję. Dobrze. Do widzenia. Wytupać jak konie. Trudno. Uwaga, chwileczkę. I raz, dwa, trzy, cztery, tak jest. Dzień dobry, witam pana. Tomek coś wspominał, przepraszam, o sprawie. A tak, mówił coś. No bo właśnie my jesteśmy, pan jest zorientowany. O no mniej więcej. Tak, no więc ja tu... Nazywam się Wołyniec. Dobry, Danielak, przepraszam. Dzień dobry. Więc zdjęcia przynieśliśmy, dziewczyna jest. No to zdjęcia nie są mi potrzebne. Może pani coś dla mnie zrobić? Proszę. Proszę się przejść tutaj, dobrze? Bardzo proszę. Tam prosisko, prosisko, proszę się przejść. No śmiało, śmiało. Co wy tam robicie, jakiś bal? No, jubileusz, tak. Stop! Jeżeli będziecie gadać cały czas, to powyrzucam w ogóle z roboty. Ma być cisza i skupienie. Uwaga! No, maszerujemy, proszę bardzo. Śmiałutko, tak na cisza, proszę bardzo. Można? Śmiało, śmiało. Przepraszam, wstydzi troszeczkę, no tak dyskretnie nie można było po tym cyrku, co? Mam panu szczerze powiedzieć? Tak, proszę, no. Kochany, to nie jest dla nas materiał. Ja mam prośbę, jak pan widzi, 2 razy tyle ludzi, 3 razy lepszych. Ja nie mam czasu zastanawiać się nad każdym kroczkiem, uczyć człowieka od początku. Ja mam po prostu program, ja nie mam czasu, pan to rozumie? Nie, nie rozumiem. Przepraszam pana, ale nie rozumiem, bo jak ja patrzę na tę dziewczynę, to ja wiem, że ona za tydzień jest o klasę lepsza. Naprawdę, przecież ja znam, to jest dziewczyna. Ja. Proszę mi wierzyć, sam pracuję w tym zawodzie. Błagam pana, niech mi pan tak szczerze powie, o co chodzi, to ja wtedy zrozumiem. Proszę pana, szczerze to ja już panu wszystko powiedziałem. Jezus.
Ale mam do pana jedną sprawę. Urszulko, chodź do nas tu. Chodź. Pan pracuje w Estradzie, tak? Tak, tak. Chciałbym załatwić dwa zaproszenia na ten bal. O rany, no to czemuż pan od razu tak nie mówi? Przecież oczywiście, że można. Już ja prowadzę ten bal. Pan? Tak. Znakomicie. O dyskrecję proszę, że pan to na razie. Nie no, rozumiem. To zrobimy, proszę pana, tak. No. Pan załatwia mi te dwa zaproszenia. Tak, bez problemu. Ja za dwa tygodnie mniej więcej montuję następną grupę, drugą. Tak. I wtedy panią zapraszam do nas na zajęcia. No, wspaniale. No, znakomicie. Proszę za dwa tygodnie na zajęcia, dobrze? A zdjęcia będą mi tak, potrzebne. Tak, przepraszam, do pana. Dziękuję bardzo, spieszę się. Do widzenia. Do widzenia. No i proszę bardzo, równo, równo. I raz, zdanie jest obrocznik. Równo tylko raz. O! No, słyszałeś sama. Posiedź już u niego dwa miesiące, a na wiosnę już jedziemy w trasę. Na wiosnę to ja wracam już na studia. Cóż ty z tymi studiami, jak Boga kocham, no bo nie rozumiem już nic. Ty coś ty mu nagadał, że bal prowadzisz? A co? Nie ma. W porządku. Powiedziałem już, że za tydzień będziesz najlepsza, rozumiesz? Rozumiesz, jak trzeba pracować teraz? Aha, makijaż zmieniamy, wiesz? Włosy obcinamy. Jak to obcinamy? Co, niedobre? Dobre, Urszulko, nie kłóć się ze mną, naprawdę ja się na tym znam. Co ty chcesz, jak te kosmouchy wyglądać, czy co? Ale załatwisz mu te zaproszenia, co? Chodź, chodź. Dzień dobry. Pracuję z dyrektorem Moskiewiczem. Można? Nie ma dyrektora. A o której będzie? Wyjechał do Warszawy. Kiedy wróci? Nie zostawił żadnej wiadomości. Słucham. Do widzenia. Do widzenia. Serwus. Szwalię. No, na rozszerzaj do wieczoru, tak? Monopol. A my. Panie to jest Rodzie. Tak, pamiętam, ura. Panie Basiu, gdzie ja mogę złapać Majera? Tu. Oraliśmy się pługiem przed wiekami, na wieki, nad Odrą, Wisłą, nad Bugiem, tu nam zamknąć powieki, tu bić nam się, gdy trzeba bić, gdy trzeba krwi z nas, krew mieć za nic, tu dla nas życie, tu stać murem u wolności granic, tu ujęliśmy za młoty i kujemy od wieku. Tu rytmem naszej roboty dzwoni radość w człowieku. Panowie, cholera, zostawcie tę planszę teraz. I rośnie z wielka sprawa. Co to jest? Płomieniem podsyca na jedno. Mieliście ojczyźni, sława! A nam pokój, moc i chleb powszedni. Pani, bardziej dynamicznie. Jeszcze jeden krok do przodu. Panie, trud nasz powieć przez dzień. To nie ma znaczenia, wszystko jest w porządku. Wiadomo, jak jest dalej. Stop, panu playback, zna, stop. Frankowski. 5 minut czasu. Nie, ja przybacz. Dziękuję. Kolego Sikora. Kolego Sikora. Przywołają. Proszę następny playback. Już prędziutko, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Ale byśmy się ułożyli wcześniej, jeszcze po przerwie. Pan się spóźnił. Wie pan, ja mam jeszcze 5 minut. Warto rozmawiać może i tym razem, ale ja się co? Krótko postaram. No dobrze, dobrze. No, to szybciutko, proszę. No, może pan zapali? Tu nie wolno palić. No więc krótko. Pan słyszał oczywiście o balu w sobotę. Owszem, słyszałem. No więc ja panu powiem szczerze, ja bardzo bym chciał poprowadzić ten bal. Wierzę. No i właśnie przychodzę do pana, żeby pana poprosić, czy też jakoś uzyskać zgodę. Zgodę na co? No, na poprowadzenie tego balu. Dziękuję panu bardzo, ale chyba pan sobie zdaje sprawę, że decyzja nie należy do mnie. Tak, oczywiście wiadomo, że pan poprowadzi, prawda? A ja nie, nawet gdyby nie, to wystarczy dwa pana słowa. W Wydziale Kultury czy w przedsiębiorstwie pan, to byśmy się już jakoś umówili. No, proszę pana, to jest śmieszne, co pan mówi, no niepoważne. No, dlaczego? No, bez sensu. Dlaczego bez sensu? Dlaczego? Jak to jest bez sensu? No to bez sensu jest, że ja chcę poprowadzić imprezę, do której może cała przyszłość moja zależy. No jak bez sensu? I to już nie jest nawet sprawa moich ambicji, tylko to jest coś więcej przecież, prawda? Wierzę. No, gdybym ja mógł pana prosić, naprawdę, bardzo, umówmy się, że jak pan dostanie ten bal do roboty, to mi go pan przyszedł. Naprawdę, bardzo pana proszę, proszę mi dać tę szansę. Bardzo. Panie histeryzły, niech się pan uspokoi, a przecież to niepoważne. Dlaczego? Dlaczego pan nie chce ze mną rozmawiać? No dlaczego? No, przecież ja nie jestem gorszy od was wszystkich, przecież proszę pana, że ja umiem to samo, naprawdę. Wybaczę panu, ale w ten sposób nie będzie. Dobrze, to mówmy inaczej, ja mogę panu zapłacić, dobrze? Każdą sumę panu mogę dać. Żegnam. Dlaczego? No dlaczego pan odchodzi? Ty. Pomado cholerna, ty.
schudła się, bufonie. Dzień dobry, panie Ludku. Dzień dobry. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. Proszę się rozebrać. Ela. Dobrze, że pan tak? Nie, mamo. To mój kolega z pracy. Prowadź go potem do mnie. Dobrze. To moja matka. Muszę się nią opiekować, dlatego odeszłam z przedsiębiorstwa. No, ale wejdziemy do mnie, można? Prawda? Proszę bardzo, proszę. Panie Ludku, niech pan wchodzi, niech pan wchodzi. Ale drzewko ma pani piękne. Liczne, prawda? No, jakie duże drzewko, to jednak jest wspaniałe. No pewnie, w nowym budownictwie się takiego nie postawi. Właśnie, no. Żaróweczki pani działają wszystkie? Działają, tylko wie pan, jedna tam jest zawsze gdzieś odkręcona i nie wiem która. Żeby ją potem znaleźć, to strasznie dużo kłopotu mam, nie mogę zapalić. O, widzi pan, jaki pan zdolny. Proszę bardzo, niech pan siada. Można? Proszę, proszę. Dziękuję uprzejmie. Napije się pan kawy albo herbaty? O nie, dziękuję bardzo. Nie. Proszę sobie kłopoty. Nie, to żaden kłopot dla mnie. Nie, bo ja tylko na sekundeczkę, wie pan. Nie. Ale wiem, napije się pan kieliszeczek cytrynówki. Łatwej roboty. Proszę bardzo. No chodź tu, chodź. Coś pan mówił? Nie, bo piesem. On czy ona? Na to uciekaj, stąd uciekaj. Uciekaj, no. Proszę bardzo. Dziękuję. Kosztuje pan? Powietrze smakuje. No, na pewno. Dziękuję bardzo. No, a jak tam u nas, panie Ludzku? Nic się to nie rozleciało? Kręci się jakoś? W firmie? No tak, trzyma się klucz. Nie, w porządku wszystko. Znaczy, bez pani jest to oczywiście tam trudniej koordynować, tak przynajmniej szef uważa. No, tam szef tak uważa, przecież nigdy mnie nie lubił. No to skosztujemy, co? Pani zdrowie. Wspaniała. Dziękuję panu. Cieszę się. Co u mnie, pani Melu? No... No, u mnie kłopoty. Co pan powie? No. Już nic specjalnego, ale strasznie mnie rozrabiają koledzy starsi. Niemożliwe. Tak, właściwie tak nie wiadomo dlaczego, wie pan. To tak. Właśnie to jest właśnie sprawa, z którą między innymi do pani przychodzę, pani Melu, bo właściwie tak, no, pani zawsze była dla mnie taka miła i... Miła? No właśnie. I... Mela, chodź. Te kłopoty... Przepraszam bardzo, bo mama mnie woła. Tak. Przepraszam, można zapalić? Proszę bardzo, tam gdzieś popielniczka. Podnieśmy trochę wyżej. Jeszcze trochę. Tak. No, dobrze. Chyba ma lepszy. Weź tego psa, pójdź go czymś. No idź, a na to zejdź. Tak. Zamkniemy, żeby nie przeszkadzała. Niech pan siada i słucham. Słucham. Ciężko nawet powiedzieć. Troszkę takie to drażliwe. Pani Melu, droga. Pani, jeżeli jakoś mogłaby mi pani pomóc, to gdyby tak można było panią prosić, gdyby pani mi coś powiedziała o tych nazwiskach. Dlaczego ja? Wiedziałem, że pani tak się zapyta. Rzeczywiście to jest może troszkę drażliwa sprawa, ale... Ale ja... No, chciałbym mieć jakieś, wie pani, kontrargumenty do ręki, bo oni mnie tak szkalują, ja nawet, wie pani, się bronić nie mogę. I gdybym ja coś wiedział, to przynajmniej mógłbym jakoś się bronić, jakoś stawiać czoła temu, co oni mówią na mnie, co robią i tak dalej. I dlatego między innymi właśnie do pani się zwracam, bo pani przecież kiedyś miała te wszystkie nici na pewno w rękach. Pani no, wiedziała o tych, o, no, powiedzmy, aferach, prawda? Pani była w tym jakoś zorientowana, no tak myślę, że... Majer,
proszę, proszę. Majer, kto by pomyślał? A co, wie coś pani? No i to wszystko tak się na to składa, że właśnie jestem tu u pani z tym problemem, bo ja tam nawet nie mam się do kogo wie pani zwrócić. Ja tak jestem trochę z boku i tak szczerze nie mogę z nikim porozmawiać o tych sprawach. I ma pani zawsze jakoś się mną tak opiekowała, była dla mnie pani taka... miła. No właśnie i... wie pani, to już nawet nie chodzi o... to już nie są sprawy zawodu tutaj. Tylko to, bo już w samym zawodzie też, no przecież wcale nie jestem gorszy od nich, prawda? Gorszy? Pan jest lepszy, panie Rytku. No lepszy, wie pan jak to. Lepszy w tym zawodzie, gorszy. To wszystko jest bardzo względne. Tak. Przepraszam pana, zaraz wracam. Proszę. Majer. Majer fałszuje rachunki. To znaczy fałszował, jak ja jeszcze pracowałam. Potem wypożycza sprzęt na lewo. Bierze za to łapówki. Kiedyś go na tym przyłapałam. Zaczął dawać mi drobne prezenciki, bo wiedział, że ja wiem. No? No kto tam jest następny? Czekaj. Wiesz, że ten Majer to gadać ze mną nie chciał? Co ty powiesz? No. A ja go lubiłam, bo on nawet sympatyczny był. Słuchaj, no powiedz mi o myśliwcu. Myśliwiec. No do niego to właściwie nie można się przyczepić, ale uważaj na niego. To nic, do niczego się nie można przyczepić? No coś tam jest, ale ja nic konkretnego nie wiem. Cholera. Słuchaj, Myla. Powiedz mi o Lasocie jeszcze. No Lasota to przecież wiesz, że ma układy ze starym. To wiem. Zauważyłeś, że on... że on nigdy nie wyjeżdżał, tylko najlepsze imprezy miał na miejscu. No, ale to znaczy, że co? No właśnie to. Aha, no tak. Sikora? No to chodź. Proszę cię, powiedz mi o Sikorze. Mela. Zaraz, mamo. No. No mów. O Sikorze to ci powiem, jak przyjdziesz do mnie następnym razem. Jakim następnym razem? Co? No przecież przyjdziesz. O czym ty mówisz? Przyjdziesz, przyjdziesz. Jak to przyjdziesz? O czym ty mówisz? Co? Ty, co ty sobie tam kombinujesz, co?
Co to powiedział ci ktoś, jak ty wyglądasz, czy co? Nie potrzebujesz. Przepraszam cię, melancz, przepraszam cię. Nie, tak mi się wyrwało. Nie, no co mam zrobić? No co? Daj spokój. Porozmawiamy o tym, jak wrócisz. Wrócisz? O! Żebym tylko dobrze panu doradził. Wygląda to pięknie. Prawda? Ale wie pan, nie mogę panu dać gwarancji. Zaraz. Bolek! Pozwól na chwilę do nas. Panowie się nie znają, prawda? Karolak. Znowu Danielak, bardzo miło. Popatrz, jakie pan ma cacko. No ładne. I kto by mógł to ocenić, czy to autentyk? Może by poprosić Stanisława. Przecież wiesz, że jestem pogniewany ze Stanisławem. Ładnie pogniewany. Aleksander widział was przedwczoraj w kinie. Ale mniejsza. Wie pan, zrobimy tak. Tak. Pan Stanisław Woliński to nasz przyjaciel. Aha. Historyk sztuki. On panu lepiej doradzi niż ja. Ja polecę pana. O, bardzo byłbym wdzięczny, Wiesław. Proszę. Oj, dziękuję bardzo. Ja zaraz tam do niego pójdę. To tylko tyle. Dziękuję bardzo panu. Jeszcze raz, przepraszam. Piękne hobby pan sobie wybrał, ale kosztowne. No tak, zwłaszcza, że wie pan, ja nie mam łatwej pozycji w przedsiębiorstwie. Pan, ja tam do dyrektora nie chodzę. A co? No tak mówią, że dyrektor niektórych faworyzuje, a ci niektórzy po prostu mu za to bardzo dziękuję. Myśli pan o mnie? Nie, no skąd panie Czesławie? No, ale Sikora na przykład. No, mówią, że wręcz się dyrektorowi opłaca. Pamięta pan tą jego aferę, co więzienie się prawie otarł? Tam coś, dyrektor go popierał od tego czasu. Plotki, panie Ludku, niech pan w to nie wierzy. No, mówiono o afera z totalizatorem. Totalizator? Ale nikt o tym nie wie. Gdy panu czegoś było potrzeba... Tak. Ode mnie. Proszę się nie krępować. Niech pan do mnie zadzwoni. Jestem bardzo ciekaw, co Staszek myśli o tym sztychu. No ja już biegnę. To znakomity fachowiec. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję państwu. Dziękuję. Teraz zaczniemy od walca. Przepraszam, czy ja zostałem pana Kobusa? Tak, jestem. Siema! Serwus. Jak mnie tu znalazłeś? Co? Ja tak pytałem, znalazłem jako... Co, prezesem sądu już jesteś? Niezłe kostiumy tu macie. A ty zostałeś może aktorem 30-lecia, co? Nie, ja szkoły nie skończyłem, wiesz? No, na drugim roku nie wiem. Przepraszam, nie wiedziałem. Nie, no za co, Witku. Ja w rozrywce teraz robię. Aha, kabarety, telewizja, tak, to? Tak, coś takiego. Witku, ja mam taką sprawę do ciebie, przyszedłem tutaj. Czy mógłbyś mi... Dzień dobry. Czy mógłbyś mi pomóc? No co takie? Wy tu macie archiwum jakieś, prawda? No tak, mamy. Słuchaj, mnie chodzi o jednego gościa od nas z przedsiębiorstwa. Wiesz, on parę lat był temu zamieszany w jakąś aferę, coś, totalizator. Ja dokładnie nie wiem, czy to można sprawdzić u was tutaj. Ja nie bardzo mogę jakś to powiedzieć, no. Rozumiem cię oczywiście, tak. Ale wiesz, no ja chciałbym mu ogromnie pomóc. Nie wiem, jak to mogę zrobić. Wiesz, oczerniają faceta, plotki różne o nim krążą. No, ale właściwie po co ci to? No, mówiłem ci, no, jak można tak oczerniać człowieka? Pomóc mu muszę jakoś, no. Chciałem te plotki wszystkie posprawdzać wreszcie, żeby był spokój. No dobra, czekaj, no. Zastanowię się, zobaczymy. Co? No, jak on się nazywa? On się nazywa Sikora. Sikora z nim. Panie Witku, to my już idziemy. Tak, już idziemy. No to co, Witku? Słuchaj, no widzisz, nie mam czasu, muszę iść na rozprawę. Pogadalibyśmy sobie inaczej. Słuchaj, wpadnij do mnie w sobotę, dobra? Ojej, no Jezu, na piątek, gdybyśmy to mogli. Aha, no dobra, niech będzie. Dobrze? Wspaniale, dziękuję ci strasznie. Cześć, trzymaj. Dziękuję bardzo.
alone as a babysitter. I've been a student for 12 years. Do you go in for football? Yes, I do. What sport do you go in for? I go in for football, tennis, and boxing. Don't you play golf? No, I don't. Unit 43, segment A. Betty likes punctual people. She likes people who are punctual. No, tak. Tam likes interesting tak. people. He likes people. Już chodź, chodź, chodź. Bob likes books which are interesting. Betty likes people. Proszę cię, chodź, to. Bob likes books. Ty, masz dzisiaj czas wieczorem? Mam, a co? Nie zastąpiłbyś mnie pana polą dzisiaj? Proszę bardzo, tak, a coś ci zostało? Nie, to się dzieje. Opowiada. Przecież dziwię się, co stać cholera, cały połowę. I co, nie idziesz do lekarza? I położę się do łóżka, to mi przejdzie. Nie ma sprawy. Przejdzie. Nie mogę tyle. No dobra, a co tam trzeba robić w tym momencie? No to co zwykle, wiesz. Masz tam, bracie, tak. O której to jest? W pół do 11, ale przyjdź trochę wcześniej. Tam jest tak, Meller, masz na początku Mellera, gra na fortepianie, potem Lolo Grebs opowiada. Sami swoje. Lolo jest? Tak, Lolo to jest. Potem masz duo, bliźniaczki i jedną kubankę, ale przedstawię ją jako Brazylijkę. Tak. Dobra, znaczy, co, kubanka, Brazylijka? No, tam ci wszystko powiedzą. Dobra, fajno. Dobra, to dziękuję ci. Oczywiście, że zrobię. Słuchaj, aha, wiesz o tej aferze? Nie. Nic nie słyszałeś? Nie. No z Majerem. Co jest? Po bracie rozesłał ktoś listy po przedsiębiorstwie, że jakieś malwersacje tam z rachunkami, kombinacje są. Myślałem, że wiesz. No ale jak to, co? No, żeby to sikora, to, no, to wiarygodne, uwierzył, że to Maja? Zgłupiał też. Ja też się dziwię. Przepraszam, panie bardzo. Czy lubi pani czacze? Czy czacze pani zna? Ja pani... Tu już jest. No ja? Ładnie śpiewa. No dobrze jest. Zobaczysz, jak pan Lutek tu zaśmierzy zaraz. Kupię ludziska. Dziękujemy bardzo, dziękuję, dziękuję. Proszę państwa, zmiana nastroju. Mamy karnawał, a stolicą karnawału jest, jak wszyscy wiemy, miasto Rio de Janeiro. Pięknie, a królową tańca brazylijskiego taniec, co? Tańc! Wspaniale, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. I oto nasza gwiazda. Gość z Brazylii, Luisa Ribeira w tańcu w sakie. Samba, samba, sam na sam, sambo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Daniel, jak się kłania. Dobry wieczór. Przepraszam, ja chciałem się dowiedzieć tylko taką jedną rzecz. Jaki kontakt mógłbym z panem Sikorą złapać gdzieś? Tak. No nic, no trudno. Nic, no przepraszam bardzo. Tak, przepraszam, że nie pobiegłem. Dobranoc. Dobranoc. Formy, panowie, formy. Obrzydliwy. Dobrze, przypomnijcie sobie, dobrze. Przypomnijcie sobie tylko, kto najczęściej mówił w naszym gronie o moralności, o etyce zawodowej, kto oceniał nasze programy z tego punktu widzenia. Kolega Meyer, tak? Przepraszam, dla ścisłości, Meyer. Przepraszam, kolega Meyer. Jak inne zespoły jeżdżą w teren, to zawsze się muszą jakoś z kolegą Meyerem dogadać, żeby sprzęty pożyczyć. Dogadywali się jakoś i pożyczał im. A jak myśmy jechali do Bełchatowa na ważną imprezę, to też żeśmy się musieli dogadać. Jak to dogadać? No, trzeba się było dogadać, żeby dostać sprzęt. To nie mógł pan przyjść do mnie i poinformować szczerze? Będę z donosami latał. Ma pan dziwny sposób rozumowania. Powiedz już, mam. Chwileczkę, o czym pan mówi? Nie, przepraszam, ja tak prywatnie. Jestem tutaj, proszę do mnie i głośno. Przepraszam. To już nie jest tylko sprawa kolegi Meyera. Chociaż przez niego też żeśmy się mnóstwo wstydu najadły. Ale w ogóle koledzy z pionu artystycznego, nie nas, z administracji. Pani Grysiu, nie na temat pani mówi. Mamy dzisiaj konkretny przykład i proszę o nim mówić. Ta sprawa boli. Grysiu, kocham. Nie, to wszystko zaczyna się naprawdę rozmywać w drobiazgach, a sprawa jest poważna. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby miał oceniać moje programy i współpracować ze mną ktoś, to po prostu... jest przestępcą. Ja sobie nie wyobrażam współpracy z kolegą. Skończył pan? Tak, skończył. Zbyt demagogiczny. Wysiu. Kolego Meyer. Kolego Meyer.
Proszę o spokój, proszę o spokój. Proszę bardzo, kolega Daniela Klawiec. Tak krótko mi się wydaje, że tu się popełnia jakiś zasadniczy błąd. Dwa argumenty tak mam tylko, że no to, co się tu w tej chwili odbywa, to mówi się tu o etyce zawodowej i tak dalej, a zapomina się... A zapomina się o etyce ludzkiej przede wszystkim. To jest bardzo nieprzyjemne, co tu się w tej chwili odbyło nad kolegą Majerem. Nie wolno mieć dwóch twarzy. Ale chyba nie to, nam... Powagi więcej, panowie, powagi więcej. Panowie, powagi. Nawet jeżeli to jest przestępstwo, to nie nam oceniać. A to po cośmy się przestępstwo? Proszę o spokój, koledzy, proszę o spokój. To jedno, co chciałem powiedzieć, a drugie to jest to, że kolega Majer, wszyscy o tym wiemy, jest wspaniałym fachowcem w swoim zawodzie, prawda? I o tym wszyscy wiedzą i to jest jasne. Oczywiście ja sam od kilku lat pracuję tu w tej estradzie i od niego się bardzo wiele nauczyłem, jeśli idzie o rzemiosło estradowe. I po prostu tak wspaniały fachowiec, nie może go przekreślać i to twierdzę z całą pewnością, jeden anonim całej jego pracy zawodowej, którą on włożył dla tego przedsiębiorstwa. To tylko tyle chciałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak, musimy kończyć już naszą naradę. Dziękuję Państwu za dyskusję, za tą troskliwą wypowiedź. Wszystkie wnioski Państwa będą wzięte pod uwagę i rozpatrzymy w imieniu dobra naszego przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo. Kolego Danielak, proszę chwileczkę zostać. Proszę bardzo, pan siada. To bardzo ładnie, że pan stanął w obronie Majera. Jestem z pana zadowolony. A tak między nami, nie on jeden. Pan już u nas 2 lata pracuje? Tak, 2. Którą kategorię pan ma? Ja mam, panie dyrektorze, 2. B. Nie uważa pan, że należałoby ją podwyższyć? Dziękuję, ale wie pan, są koledzy co dłużej ode mnie. Nie szkodzi, nie szkodzi, poczekaj. Niech pan napisze podanie. Wystąpię do ministerstwa. Załatwię panu. Panie dyrektorze, przepraszam, bo ja nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy, ale to, co ja mówiłem tu na zebraniu, to ja naprawdę tak myślę i to jest dla mnie naprawdę obrzydliwe. Wie pan, to już nie chodzi o tego biednego Majera nawet, ale to oni mogą to jutro o mnie powiedzieć, o panu mówią. Kto mówi? Proszę? Kto mówi o mnie? Panie dyrektorze, no ja muszę być lojalny, wie pan. Wobec kogo? Ja słyszałem, że od Lasoty to słyszałem. Będę o tym pamiętał. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. I pan nie zapomni o tym podaniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pan wie, że dyrektor teraz będzie pana popierał. Chyba, że sam poleci. Dlaczego? A jak pan myśli? Dlaczego komuś zależało, żeby to zrobić Majera? Bardzo proste. Chodziło o to, żeby przy okazji poleciał dyrektor. Panie Czesławie, ale dlaczego? Już po zebraniu? Już. No i co z Majerem? Sprawa umorzona. No widzisz, mówiłem ci. No to Czesław, dogadywał się może? Tak, ale to ciężka sprawa. Niestety nie mam zbyt dobrych znajomości w tych kręgach. No widzisz, bo ja mam nóż na gardle. Nie denerwuj się. Do widzenia. Postaram się jeszcze z kimś porozmawiać. No, gdyby udało się czy załatwić, to byłbym ci bardzo wdzięczny. Co, jakieś kłopoty ma myśliwiec? Ja od roku załatwia sobie turnę po Stanach. Ale żeby to sfinalizować, musi komuś załatwić samochód poza kolejką. Samochód? A co, zna pan kogoś? Nie, skąd? A może? Nie, panie Czesławie, nie. Niech pan jeszcze kiedyś wpadnie do mnie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Wiele jeszcze mamy do zrobienia, ale już dzisiaj możemy być dumni z nas. Wszystkie dzieci! Głośniej! La, la, bardzo ładnie, gdy płyną dźwięki tej piosenki. La, 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 la,
bo każdy się robi, gdy się robi w sercu miękki. La, 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 tańczcie. Tańczcie ładnie. A dlaczego ty nie śpiewasz? Co? Jak ty masz na imię? Tańczcie dalej, chwyć ją. Edytka, masz na imię i śpiewasz ładnie. A zagraj ze mną. La, 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 la. La, 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 la. Dobrze. La, la, la. I dwie rączki. Bardzo ładnie, Edytko. Śpiewaj dalej. Tutaj weź do szeregu. Śpiewamy ładnie. La, 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 la. No, równe kółeczka, równe. La, 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 la. Głośniej. La, 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 la. Jeszcze głośniej. La, 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 la. Jeszcze głośniej. La, 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 la. Jeszcze damy radę. La. Dziękuję panu bardzo, bardzo. Cudowna impreza. Dzieci są bardzo zadowolone. Halo, tak? Pan Jurek? Dzień dobry, Danielak mówi. Tak, kłaniam się. Panie Jurku, czy ja mógł do pana no, dosłownie za pół godzinki, tak na pół godzinki wpaść, co? Można by? Nie, drobnostka taka, tak, samochodowy. Tak, samochodowy, dziękuję. Można? Dobrze, to ja jestem. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Panie Jurku? Tak. Z tymi oczywami wspomina będzie kłopot. Panie Jureczku, no przecież jeden Wartburg tylko, no. Ja wszystko, wszystko robię według przepisów. Niech mi pan powie, co to wisi w powietrzu? A co, bo nie wiem. A, pan nie wie? A pan powinien wiedzieć najlepiej. Panie, bale, zabawy, co oni wyprawiają? Zawsze ludziska lubili się bawić. No dobrze, ale teraz się wszyscy bawią, coś mi tu nie gra. Przestraszyła się, nie? Panie Rytku. Tak? Niech pan pozwoli na chwilę, ja panu coś powiem. Aha, teraz możesz wyjść, my wychodzimy. To co, panie Jurku? Zaraz mi pan to z tym Wartburgiem. Mówiłem panu, że... Może się problem. No ale ja wiem, ale ja też panu mówiłem, że znajomy to ureguluje nie, z panem. Nie, nie chodzi o niego. A o co chodzi? Widzi pan, ja bym to panu mógł załatwić. Tak? Jeżeli panu na tym zależy. No, zależy mi bardzo. To niech pan prześle do mnie tę dziewczynę. Tę, którą wtedy widziałem przy panu. No jak to dziewczyna? Na co się ożenił przy panu? No, przepraszam, panie Jurku, ale o czym pan mówi, bo no, nie... Moglibyśmy zrobić tak, ja bym wziął pańską, pan moją. Na jakiś czas. Zrobiliśmy kolację, ja wszystko załatwię, no. To dziwna propozycja. Wydawało mi się, że panu na tym zależy. No niech się pan zastanowi, do mnie zadzwoni, ja pomyślę, co się dla pana zrobić. Do widzenia panu, cześć. Czwarty krzyżyk, zdejmuj kapotę, siadaj, budeczka się wzięła. Kto pamiętał, powiedz? No jak się chce? No Ulka, gdzie się na to widzę masz? Dziękuję ci bardzo. Szatany boskie. Szampanika najpierw? Skąd pamiętałaś? Zapomniałem komplet. Uwaga! Prawda. Wiesz, miałem przyjemność z panem myśliwcem w zeszłym tygodniu na estradzie. To straszne.
No, Ludek, co ty mi mówisz? No, przecież ja natłukłem z nimi imprez, bracie, z tysiąc, no. Współczuję. Dół taki, że... No, koniec. Ale ty wiesz co? Co się podoba? Komu? A publiczności. Ludzie kupują go. Ale nie, kto go kupuje? No. Publiczność, no. Ta, przed którą występuje, co szary ty chcesz? Szary widz, tak? Szary widz, żebyś wiedział. No to sobie gacie ściągnąć, to też się będzie podobało. A, wiesz. Romek, na przykład szef tak buty szył, to mu na drugi dzień koncesję odbierają. Jak Boga kocham. Hmm? Ale ludzie chcą widocznie takich butów i takie im wyszywa. No co ty, masz inne rozwiązanie? Na razie nie. No, widzisz. No? No? Jak ci się podoba? Fajnie, co? Chcesz wiedzieć, jak mi się to podoba? Koszmarnie wyglądasz, rozumiesz? Koszmarnie, jak ostatni koc mołu wyglądasz. Tyle ci chciałem powiedzieć. Co ty, Szulka? No co ty, przecież ja żartowałem tylko. No patrz, kupiła, no. Żarty, no. Ładnie, ładnie wyglądasz. Ślicznie. Musisz estradę w domu robić. Jesteś śmieszny. A jak? Raz, dwa, trzy, cztery. Hoppa, ta, ta. Tak, zostaw. Nie nagrobi. A jak, no uważaj. Ja to tylko raz widziałem. Chodźmy. Raz, dwa, trzy. Nie, ale... To jest wspaniałe. Na zabawie by tak można kojarzyć. 2, 4, 6, 8, 16, 32, parę i cała. Cała zabawa tyłkami się wyciągnie. Tak, pani Jurku. Więc ja chciałem panu powiedzieć, że ja zdecydowałem się na to, tak. Tak, proszę. Co? Aha, i tego pana proszę, żeby to jakoś, żeby pan dyskretnie było. No właśnie, ta. Czardasz, tak? 19, dobrze. Dobrze, dobra. Do widzenia. No, dziękuję Państwu. Proszę Państwa, kontynuując naszą imprezę, mam dla Państwa jeszcze dwie niespodzianki. A oto pierwsza, jak zwykle aktualna dla Państwa moda. Tak, dobrze. Zaraz przyjadę. Cześć. Pojedziesz za mną? Gdzie? Po co? Z Romkiem, coś niedobrze. Maria, co się stało? Podobno zasłab na imprezie. Gdzie to jest? W technikum budowlanym, jakieś bala, co będzie, czy coś? Gdzie jest ten pan, co zasłab? Przepraszam bardzo. Romek! Dlaczego on tu leży? No to co, już nawet okna nie możecie psiak proszę, ja przepraszam, panie Grażyn, co to jest? Co się stało? Serce. Co się stało? Jak to się stało? To było tak, proszę panu. Bawiliśmy się znakomicie, on właśnie prowadził la balangę, podskoczył nagle i odpieprzesz się. Panowie, no. Ty nie jesteśmy jego przyjaciółmi, to żona jest. Jestem żoną. Pan jest żoną. Ile mąż ma lat? 33. Choroba na coś? Nie, to znaczy ostatnio się zepsuł, ale myśleliśmy, że to grypa. To serce. Pomóżcie. Romeczku, jesteśmy. W porządku jest wszystko. Jesteśmy, Romek. Gdzie go pan zabiera? Na ostry dyżur, na Kopernika. Iza, rzeczy weź. Co robimy? Nie to co, no jedziemy za nim, przecież widzisz, że to gówniarz, to on wie. Masz mi się tutaj. Zawsze ma jakąś taką
uwagę na siebie, na innych. Żyjmy. Ja tego nie potrafię. Ja... Zawsze tak jest, że do mnie na przykład ktoś mówi. I to nie muszą być nawet ważne sprawy. Nie. Ja zawsze odpowiem i zachowam się tak, jak ten ktoś chce. Jeśli jakiś bydlak do mnie uśmiecha, to ja się też uśmiecham, bo ten bydlak się uśmiecha. Widzę to i męczy mnie to, jednak tak robię. Jemu nikt nie każe robić mi. Mnie w gruncie rzeczy też nikt nie każe, a ja robię, a on nie. Jak to jest? Jest świństwo, należy się w pysk dać. A ja się uśmiecham, bo ten pysk się do mnie uśmiecha. A Romek bije. Gdzieś poza nami jest wszystko. Boże, zapomnieliśmy o zwolnieniu lekarskim. Nie, nie wziąłem. Jutro do firmy zamiast wziąłem. Nic się położy do mnie już. Pani Basiu, to pani pisała? Ja. Dzień dobry. A czemu na sobotę jeszcze nikt nie wisi? Panie Rytku, pan ma na sobotę w PZPM-ie. W jakim PZPM-ie? Na Górnośląski, a co? Nie, nic. Nic, bo wyjechać w sobotę chciałem, wie pani. No dobrze. Przepraszam. Dlaczego? No, nie wiem. Będzie co? Chory jest. Dziękuję. Dziękuję. Kto zna chłopcy sikorę z was? Widzę. Chodź na chwilę. Słuchaj. Powiedz mi, może ty wiesz, ktoś się kontaktował z nim kiedyś, pracował może, co? Chyba Przybylski. Kto to jest Przybylski? Piosenkarz. A gdzie on śpiewa? Jestem pewien, ale chyba w Szeherezadzie. I co, nie pracują razem? No, z tego, co słyszałem, to chyba się pożarli. Ta, fajna, widzisz. Dziękuję ci bardzo. Panowie, to co, ja dziękuję bardzo. Co złego, to nie ja. Ale się poznamy. Pani Irenko, kochanie, powiedz mi, gdzie ja mogę Przybylskiego zastać? Nie chodzę za nim. Zawsze śpiewa tu, no. Pani Irenko. Już dawno nie śpiewa. Nie, to jest nieprawda. Jak to, nie śpiewa tu? Ojej, mówię panu, że już nie śpiewa. Dobrze, nie wie pani, dlaczego radę z łaski swoje? 40 zł. To jest dla pani. Pan szukał Przybylskiego? No właśnie. Zna pan Ninę? Nie, a co?
występowała tutaj, krótko zresztą. Proszę pana bardzo. Panie, dajesz mi pan święty spokój, jak Boga kocham. To ja adres. A, dziękuję bardzo. Tylko niech pani mówi, że to ode mnie. Tak, oczywiście. Pani Lenko, gdyby on tu przypadkiem był, niech pani powie, że go szukał Danielak, dobrze? Danielak. Zapamiętaj sobie, kochanie, to nazwisko, niedługo cała Polska będzie je znała. Dzień dobry. Chodzi o to, żeby tylko pani powiedziała Ryśkowi Przybylskiemu, że szuka go kolega z pracy, dobrze? Jakiemu Ryśku? Przybylskiemu, no, pieniądze mu jestem winien, nie wiem, gdzie go spotkać. Oby ja nie znam żadnego Ryśka Przybylskiego. Pani mi mówi, że pani Przybylskiego nie zna? Nie, nie znam. Pani ma na imię Nina, tak? Tak. To słuchaj, co do ciebie mówię. Powiesz Ryśkowi, że go szukał Danielak. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Proszę pana, ja naprawdę nie znam żadnego Przybylskiego. Kochanie, co ja tu mam? No? No? Co? Co się stało? Nie, nic. Już zrobiliśmy z panem. Już nie przeszkadzam wam. Ale ja chciałem zapytać. Nie, kiedy się spieszę, kochany. Cześć. Czego on chciał? Pytał Ryśkę. I zakręcamy do środka. I dostojnie. Dostojnie, para za parą, ale radośnie. Para w lewo, para w prawo. Jednocześnie przypominam państwu, że tradycyjne upominki kwitujemy tradycyjnie w pokoju numer 16. Wspaniale! Raz, dwa. Panie podziękowanie, tak? Pan czeka. Już, momencik, już. I podziękowanie. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Podziękowanie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Jestem. Podobno szukam mnie pana. No właśnie. Od kogo pan wziął adres na mnie? Przekany za dzień. No powiedzmy. I tak się dowiem. Czego pan chce ode mnie? Wie pan, nie chodzi o Sikorę. Ja panu wprost powiem, ja muszę coś o nim wiedzieć. Wie pan, pan go znał kiedyś, między wami coś tam było. Było, nie było. Zależy. Za ile, tak? To pan powiedział. No dobrze, to za ile? Dlaczego go chce pan załatwić? A to z kolei jest moja sprawa. No dobra. Pomogę panu. Tak. Ale powiem krótko. Potrzebna dwudziestka. Tak? Panie. Pięć. 18. 10. 15 i koniec. Nie było rozmowy. Dobra. Dobra, ja panu dam 10, tylko panu nie mam tego przy sobie. Kiedy to panu jest potrzebne? Dzisiaj o 10 na Lodnicy pogadamy. Na jutro bym to skombinował, co? To jutro pogadamy. Dobrze, będzie pan to miał dzisiaj. Ale 15. O 10, tak? A do Niny. Niech pan więcej nie chodzi, dobra? Dwa tysiące pięćset trzy. Dziękuję. Dzień dobry, jesteś za mnie? Pan Daniela. Tak. Nie, niestety nic nie ma. Skora! W trasie. Zgrasz tego. Dzień dobry. Szukałem pana cały dzień, gdzie pan zniknął. A no roboty mam, że wie pan, pan co? No. Mam do pana taką jedną rzecz, nie mógłby mi pan dopłacić zaliczki za ten bankiet, co robimy? Niech pan posłucha, co się stało. Nasz gość ma pewne kłopoty i musiał wycofać się z interesu. I oczywiście zrezygnował z tego bankietu, rozumie pan. No jak to, no panie, ale pan mi teraz o tym dopiero mówi? No przecież szukałem pana cały dzień. A gówno mi takie szukanie, co panie, mi takie szukanie? Pani, ja sobie wypraszam. Ale co, ale nic mnie nie obchodzi, odszkodowanie mi się należy. Nie podpisaliśmy żadnego kontraktu. Ty! O łapy przy sobie! Co? Nie ze mną takie numery, gówniarzu! Co? A jak nie umiesz grzeci, to się nauczę, co? Szczeniaku! Czego? Podajcie tam szybko na salę! Panie, że ty jesteśmy.
pan tu robi? Co? Kim pan jest? A kim pan jest? Lutek, co ty tu robisz? Ty, kto to jest? A co cię to obchodzi? Po co przyszedłeś? Pytam się ciebie, pytam, co ten facet robi w moim mieszkaniu. Co cię to obchodzi? To jest moje mieszkanie i mogę zapraszać kogo chcę. Tak? Tak. To się wydaje tylko tak. Ty, co ty się robisz? Wydaje. Co ty tu robisz? Ty pajacu, no. ty z moją żoną, no. ty pajacu, ty... No przecież, powiedz mu, no. Przecież mówiłam ci, przecież już dawno nie jest moim mężem, tak? Rozwodzimy się, tak. Uważaj, 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 bo jeszcze żeśmy się nie rozwiedli. Wcale nie wiadomo, czy to zrobimy. Zobaczymy. No, no, no. No, Pincze, no, do łuzia, ale ju. No, to tyle. Świnia. To znaczy, że mu nie mówiłaś. Cześć, Iza. Iza! Cześć. Cześć, można? No i co z Romkiem? Byłam tam dzisiaj, ale jeszcze nie pozwolili mi z nim rozmawiać. Telefon wróci. Cześć. Lutek, coś ty zrobił? Co? No, podobno nie jesteście już razem, to prawda? No nie jesteśmy razem, no co, rozchodzą się ludzie czasami. Przecież ciebie też tu nie było jakiś czas, prawda? Ja to co innego. Pokłóciliśmy się, ale wróciłam. Mówiła mi, że zostawiłeś ją w knajpie z jakimś facetem. On teraz za nią biega, dzwoni. Co? Mówiłem ci, że to wspaniała dziewczyna jest. O czym ty mówisz? Uważasz, że to w porządku? Posłuchaj, co ci powiem. Ja nie wiem, czy to jest w porządku, czy nie, rozumiesz? Nie wiem, może wszystko, co ja robię, jest nie w porządku. Może i mam powody, żeby tak robić, co? A może ja muszę tak robić, ponieważ inni są nie w porządku, rozumiesz to, czy nie? Przepraszam cię, nie... Przepraszam cię. Tak, pan Kazimierz? Dzień dobry, Daniela się kłania. Panie Kazimierzu, ja w sprawie tych pieniędzy, które pan był mi winien, czy można by... tak, ja wiem, tylko czy teraz nie mógłby mi pan tego... Nie ma żadnych możliwości, tak? No to przepraszam pana, tak. Przepraszam, dziękuję. U siostry Keren! Prosimy. I Janusz Przybylski w piosence pod wiele mówiącym tytułem Tico, Tico. Raz, dwa, trzy, cztery. Na niebie świeci krzyż południa i tylko papug słychać krzyk od zwrotnikowej nocy studnia powtarza echem dziwny rytm. Ero tico, 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 nad gorącą martyniką bęben śpiewa czarowniką. Ero tico, ero tico, ero tico, ero tico, nad gorącą martyniką bęben śpiewa czarowniką. Ero tico. Bo w dżungli starzy czarownicy przy bębnach swych siadają wraz. Laska pobliska tańczą dzicy, bo taka noc jest w życiu raz. A! Ero tico, 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 przełożymy się z muzyką, trochę tęskną, trochę dziką. Kołyszemy się z muzyką, trochę tęskno, trochę dziko. Erotiko! Ha! Juha! Ha! Ju! Ela! Ha! Erotiko! Koga! Dziękuję pięknie, dziękujemy siostrą Keren, dziękujemy Januszowi Przybylskiemu, dziękuję bardzo Państwu za życzliwe i gorące przyjęcie nas wspaniałych artystów. Proszę Państwa, pozostajemy w atmosferze...
Dawaj, dawaj. Piątkę mam dla pana. Jak to piątkę? Miała być piętnastka. No miała być, ale nie, ja nie dam rady w takiej forsy w parę godzin kombinować. To nie da rady, pan nie da rady, piętnastka to dla pana dużo forsy. No ale nie mam, rozumie pan? No jak Boga kocham, nie mam, no a jutro panu skombinuję, no. Pan da czas do jutra. No to nie zawracaj pan głowy. Zabiera pan te pieniądze i nie wracaj mi do sprawy. Ale mówię panu, że do jutra niech pan poczeka. Męczony jest to kolumber. Ale nie róbcie pan komedii, no co pan? Co? Dobra. Reszta jutro, tu o pierwszej na próbie. No widzisz, pan. Chodźmy. Tłumaczyć, no ten. Sprawdzałem to. No. Nie ma specjalnego. Rzeczywiście były mieszane z jakąś aferę z totalizatorem. Właśnie. Jego włączono zupełnie za wczoraj. Jak to wchodzenie umorzone? No tej pory w ogóle nic nowego nie wpłynęło. Ale Witku, czy ty jesteś pewien, że ty o tym człowieku mówisz? Zygmunt Sikora, konferans. No tak, zgadza się. No, to jest. To jest niemożliwe. No on musiał być wplątany, czy to aferzysta jest, no. Mówiłeś, że chcesz mu pomóc, zdaje się, co? Słuchaj, ja szedłem... Chciałem ci to wszystko jakoś... Wiesz... Wiedziałam, że wrócisz. Wejdź. Nigdy nie wejdę, chodź. Już natychmiast musimy powiedzieć o tym Sikorze, rozumiesz? Rozumiesz, że ja mam luźne gardle, rozumiesz, mam mało czasu. Powiedz mi, błagam cię, no. Błagam cię, już poza wszystkim innym błagam cię, żebyś mi to powiedziała w tej chwili, no. Nie. Jak to nie? No nie, no dlaczego tak patrzysz na mnie? No co nie? Co ja ci zrobiłem? No co? No dlaczego nie? Nie. No powiedz mi, no powiedz mi o nim, no. Muszę to wiedzieć, za parę godzin się to wszystko ma rozstrzygnąć, powiedziałam, no. Że nie. Romek? Cześć. Cześć, no. Co ty, wróciłeś? Cześć. Siema, ty uważaj, no. Cześć. Wróciłeś? Uciekłem. Jak to uciekłem? No podpisałem zobowiązanie takie, że wychodzę na własną odpowiedzialność i cześć, jestem. To zimny numer wyciął, a wróciła morda zdrowa. Słuchaj, a ty tam dobrze się czujesz na pewno? A co, nie wyglądam? Nie, fajnie wyglądasz. Ale żeście aferę zrobili z tym lekarzem, nie chcę, chłopaczka. My? No przecież, no, jak sam mówił lekarz, no to co my możemy? A wiesz, jak on nam przestraszył? No. Ty, ale wiesz, jaki jest numer? Nie. No bracie, prawdopodobnie dostanę prowadzenie tego balu. Jak to? No tak. No z Majerem jest afera, to wiesz. Tak. A myśliwie dzisiaj zrezygnował. Jak to zrezygnował? A jak? Byłem w firmie dzisiaj. I powiedzieli mi, że mam dużą szansę. No wiesz, zastał jeszcze lasa, tak się kora. Słuchaj, zależy ci na tym, Romy? A coś tu myślę. Stary, przecież ja 10 lat czekam na taką okazję. Ja tu tłukę ciągle jakieś, rozumiesz, imprezy drobne. A ja nie mam tej siły przebicia, rozumiesz? Ja się nie znam na tych układach wszystkich. Wszyscy mnie przeskakują po kolei, rozumiesz? Ja cię zawija w Warszawie, Sikora mnie dawno przeskoczył. I co, ja będę tu siedział przez cały czas, przez całe życie? Jeszcze nie zwariowałem, bracie. Ja tego nie popuszczę już teraz. To jest moja jedyna szansa. No tu źle patrzysz. Tak. Nie, nic. Fajno mówisz. Słuchaj, dobra. Romeczku, nie mógłbyś mi, przepraszam cię tak teraz, o tym mówię, 5000 mi potrzebne jest. Stary, jestem goły zupełnie. Cholera jasna. Ty, ale jutro biorę za puntus, mogę ci dać. Nie, ja dzisiaj potrzebuję, wiesz? A w Lasoty byłeś? Ja co? No, do życia, ale na procent. O skubany maestro. Ile? 10. Dobra, dyskusja, 52 godzina dyżuru, a pan zawraca mi głowę takimi sprawami. Pana. Kim pan jest dla niego? Ja jestem jego przyjacielem, dlatego właśnie przychodzę z tym. Chory podpisał oświadczenie i my nie panie mamy prawa ingerować w jego sprawy osobiste. Próbuję panu wytłumaczyć, panie doktorze, że to się może dla niego tragicznie skończyć. Wiesz, to jest cała noc ciężkiej pracy, ja wiem, sam robię takie rzeczy. Ale musi pan zrozumieć, drogi... Ale panie doktorze, no przecież to nie jest sprawa tylko odpowiedzialności prawnej, ale przede wszystkim sumienia, no. Zabawa, proszę do zabiegowego.
No dobrze, co mam powiedzieć? Dziękuję panu, ogromnie panu dziękuję. Proszę powiedzieć tylko w przedsiębiorstwie, że po prostu pan Hawałka nie może prowadzić żadnych imprez tego typu. Dziękuję panu ogromnie jeszcze raz w imieniu Romana przede wszystkim. Halo? Proszę? Nic nie mówiłem. Nieładnie. Tak mnie pan zawiódł. Ale co w sensie swojego? Wszystko mi dyrektor powiedział. Po co się w donosiki bawić? Ale ja nie, wszystko, ja nie wiem. Ile panu potrzeba? Skąd pan wie? Wszyscy do mnie przychodzą. Wcześniej czy później, ale przychodzą. Ile? 10. Nawet pan nie wie, jak pan przypomina jednego z moich przyjaciół. Coś w podbródku, w ustach. Niestety, wyjechał do Paryża. Siedzi tam od 2 lat. Warunki pan zna? Tak, na 10%. Od pana 15. Aha, chciałem panu jeszcze powiedzieć, że z balu to ja już dawno zrezygnowałem. Mnie to po prostu przestało już bawić. Bawcie się wy. Cześć! Trzymaj tę sytuację tu po bokach. Panie Przybylski, nie nerwujesz. Jurek, zobacz to do końca. Ćwicz się dalej tu. Wracam. Ile? Dycha. No, kochany, teraz niech pan mówi, co pan wie, rozejdźmy się spokojnie. Kolego, jeszcze 2 kawałki. I jakie dwa? Wczoraj 3. Dzisiaj 10. I jeszcze 2? No dobrze, przecież 5. No, co ty chcesz mnie wyrobić? No nic nie powiem, jak nie dostanę wszystkiego. Co? Co? Gadaj! Gadaj! Co, cieszy się pan? Ja się bardzo cieszę. Załatwione. Udało mi się to załatwić. Po prostu robimy to. Prowadzi pan bal. No, pan już był w przedsiębiorstwie. Nie. To natychmiast. Od razu mi się pan tam zgłosi, to jest w tej chwili bardzo ważne, dobra? I powodzenia. Cześć. Spokojnie.
rozwiązany. Ogromna możliwość i skala kryje się w jednym słowie la 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 i bądź piosenka radość nas wyzwala. Dzięki tej piosenki la 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 la, la 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 la. Każdy się robi w sercu miękki la 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 la, la 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 la. Piosenka radość nas wyzwala la 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 la, la 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 la. Wspólnego śpiewu rośnie fala la 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 la, la 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 la. Gdy płyną dźwięki tej piosenki la 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 la, la 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 la. Każdy się robi w sercu miękki la 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 la, 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 la la la. Dziękuję bardzo! Dziękuję, wspaniale! Cudowni byliście państwo, dziękuję. To miasto od 500 lat nie widziało jeszcze takiego korowodu. Dziękuję bardzo. I kontynuując nasz nocny program, proszę państwa, specjalnie dla państwa przebój karnawału. Edward Hulewicz i Rytmo Karnawal! Ten rytm wchodzi w krew, zabawa i śpiew, i taniec wśród śniegu konfeti. Partnerkę swą tul, powiewną jak tiul, niech miłość wypełni parkiety. Ten rytm wchodzi w krew, zabawa i śpiew, karnawał jest raz. Dziękuję. Tak? Gratulacje! Brawo, brawo! Dziękuję! La 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 la, parara, la 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 la. Gdy płyną dźwięki tej piosenki. Wszyscy! La 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 la, la 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 la. Dziękuję. Są miękki, la la la. Bardzo fajnie jest. Ważniejsze tak? Dla mnie i dla pana, że to nie jest tylko moja opinia. Wspaniale. Tak, niech się pan trzyma. Dziękuję bardzo. Porządku. Dziękuję. Laj, la, 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 parara, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 ariru, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 Romeczku, chodź! No widzisz, wygraliśmy, aleśmy starym repą przypakowali. Co jeszcze jednego dźwięka pana poproszę? Dlaczego? Co? Co? O gówno! Ach, gówno! No. Bo to jest rytmo karnawale, nim raz do roku można się wyszaleć. Rytmo karnawale, cały parkiet tańczy tak jak balet. Rytmo karnawal, niechaj w tłumie par namiętność wzbudzi. Rytmo karnawal, rytmo karnawal. Kołysząc się w takt przejdziemy przez świat, splątając tęgami serpenty. Szampana pod strzał już znanym się stał, ten rytm uporczywy, zaklęty. Kołysząc się w takt przejdziemy przez świat. Karnawał jest raz, bo to jest rytm karnawale.
raz do roku można się wyszaleć. Rytmo karnawale, już cały parkiet tańczy tak jak balet. Rytmo karnawale, niechaj w tłumie par namiętność wzbudzi. Rytmo karnawale, rytmo karnawale, rytmo karnawale.